Hej, nazywam się Magdalena Tomalek, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, jakie zmiany do Ciebie idą. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z zającem, z kamieniem w kształcie zająca, druga z awenturynem i trzecia z różowym kwarcem. Możesz zatrzymać to nagranie, wczuć się w to pytanie, w swoją energię. Może jest jakaś zmiana, której oczekujesz, potrzebujesz, albo jakaś sfera Twojego życia, odnośnie której potrzebujesz jakiejś wskazówki, albo oczekujesz jakiejś zmiany. I wybrać później ten kamień, albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają, albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała zająca i kartę produktywność z dynią. I patrząc na tą kartę, mam takie poczucie, że nad czymś długo pracowaliście i w coś się bardzo angażowaliście. I tutaj też mam takie nożyczki, więc to mi się kojarzy, że z tą zmianą jakby, która do Ciebie idzie, do Was idzie, to jakby efekty tej pracy, tak? To, że zamiast dalej w coś tak bardzo dużo inwestować i nad czymś tak ciężko, wytrwale pracować, zaczniecie widzieć efekty swojej pracy, cieszyć się tymi efektami, rezultatami, korzystać z tego, co sobie wypracowaliście. Zwłaszcza, że ta dynia taka ładna, pękata jest. Okej, no dobra, zobaczmy Waszą ogólną energię na początek, ogólne nastawienie. Karta pustelnik. Siła, karta kochankowie i karta kapłanka. Okej. Więc tak, z tą kartą pustelnik, pierwsze co mi się tutaj skojarzyło, on tutaj wychodzi z jaskini jakiejś, no nie? Więc no właśnie, tak jakbyście byli do tej pory w takiej swojej jaskini, w sensie w takim skupieniu po prostu nad czymś pracowali, może nie dosłownie siedzieliście 24 na dobę w domu czy tam w pracy i nad czymś pracowaliście, tak, ale chodzi o to, że to był jakiś taki główny temat przez ostatnie tygodnie, przez ostatnie miesiące nawet, nad którym pracowaliście, na którym się koncentrowaliście, który był Waszym priorytetem i teraz jakby to właśnie dobiega do końca, jakby ten etap dobiega końca. Jesteście gotowi jakby wynieść to na światło dzienne, pokazać ludziom albo zacząć korzystać z tego, zależy co to jest, ale właśnie patrząc na tą kartę kochankowie, najbardziej mi się to kojarzy właśnie z taką pracą nad sobą, z rozwojem osobistym w temacie relacji prawdopodobnie. Dla części z Was to może być coś innego, może jakieś, wiecie, biznesowe tematy, może finanse, może relacje jakby ze samym sobą, czy nauka jakiejś komunikacji, czy asertywności, o coś takiego. Ale no jednak karta kochankowa, tak najbardziej mi się nasuwa praca nad jakby nad Wami samymi, nad sobą samym w kontekście relacji. I może wcześniej mieliście problemy właśnie z jakąś złością, z wybuchami złości, z konfliktami w swoim związku, czy ogólnie w swoich relacjach. Tak jakby no to było takim może powodem, a niekoniecznie tematem, z którym pracowaliście głównie, bo to czasami, wiecie, od jednego się zaczyna, a na innym się kończy taka praca ze sobą, ale tak jakby to może było takim głównym powodem, dla którego zaczęliście gdzieś tam z tym tematem pracować, tak? Ewentualnie taka frustracja, że może nie mogliście znaleźć partnera, partnerki, albo zawsze trafialiście na jakieś tam toksyczne relacje, albo zawsze czuliście się porzucani, odrzucani, tacy niewidziani, nieważni dla tej drugiej strony, dla tej drugiej osoby. I jakby z tej frustracji zaczęliście nad tym tematem pracować, więc jednocześnie, jeżeli rzeczywiście chodzi tutaj o temat relacji, to nie zdziwiłabym się, gdybyście właśnie poznali kogoś nowego, tak? Na takiej zasadzie, że dobra, poczuliście, że okej, coś tam sobie przepracowałam w tym temacie, czy przepracowałem, dokopałam się może do jakiejś przyczyny tego, dlaczego mi nie wychodziło w relacjach, popracowaliście z tym i no właśnie wychodzicie jakby na światło dzienne, takie czujecie, że jesteście teraz gotowi na jakąś nową
znajomość i może się pojawić właśnie jakiś nowy partner, nowa partnerka, nowa miłość. Tutaj mamy też kartę głupiec, czyli widzicie właśnie taki nowy początek. I teraz jeszcze jak patrzę na tą dynię i te nożyczki, to taki mam trochę obraz bardziej przed oczami, jakby to była trochę taka kula u nogi, którą odcięliście, że był jakiś właśnie taki niewygodny temat, jakaś karma, jakaś, nie wiem, taka, no w cudzysłowie taka klątwa nad wami wisiała. I tak jakbyście to odcięli, to z siebie ściągnęli, tak? To mógł być jakiś tam program, czy właśnie jakaś trauma, którą przepracowaliście. Jakby wszystko w sumie do jednego się sprowadza, tak jakby moim zdaniem tylko inne nazwy. Generalnie coś, co jakby was blokowało przed tym, żeby mieć taki związek, wiecie, zdrowy, szczery związek. No i tak jakbyście to po prostu, tą kulę u nogi odcięli teraz i byli gotowi, jakby wolni do tego, żeby zacząć nową, fajną relację. No dobra, zobaczmy dalej w takim razie. Coś na temat waszej zmiany. Mamy kartę Rydwan. Dziesiątka kielichów, no właśnie. Królowa Buław. Trochę mam takie poczucie, że ta zmiana, czy ten nowy rozdział, czy ta nowa relacja, właśnie jakaś nowa miłość może was zaskoczyć, może pojawić się w waszym życiu o wiele szybciej, niż się tego spodziewaliście. I trochę jak patrzę na tą Królową Buław, mam takie poczucie, jakby kluczem tutaj było nie to, żeby szukać tej drugiej osoby, się rozglądać i wiecie, na każdą osobę patrzeć jak na potencjalnego partnera czy partnerkę, ale bardziej, żeby po prostu się dobrze bawić. Jak gdzieś idziecie, to wiecie, z takim nastawieniem, że ja chcę się dobrze bawić dzisiaj, tak? Nawet jeżeli to jest, wiecie, na zasadzie wyjście z koleżanką na kawę, czy na spacer z psem, czy cokolwiek. Nie takie, że wiecie, rozglądam się, gdzie w końcu, czy tutaj zza tego rogu w końcu wyjdzie miłość mojego życia, tylko po prostu skupiam się na tym, co robię. Tak, jak siedzę z koleżanką, no to idę po to, żeby dobrze, miło, fajnie spędzić z nią czas. Czy gdziekolwiek idziesz, czy gdzieś jedziesz, czy co robisz. Jakby skupić się na tym tu i teraz w takim pozytywnym, w takiej pozytywnej energii, no nie? A nie właśnie rozglądać się, gdzie tam, czy za tego rogu właśnie wyskoczy już ten mój Romeo, czy jak on tam ma na imię w waszym przypadku. Okej. Zobaczmy dalej. Karta gwiazda. Kapłanka po raz drugi. Karta wisielec. Więc też czuję, że właśnie manifestowaliście, aha właśnie, bo to też miał być drugi przykład, który chciałam podać, że jedno albo właśnie pracowaliście, jeden scenariusz, że pracowaliście nad jakby uwalnianiem jakiejś traumy, a drugi scenariusz, że może w takiej ciszy, skupieniu, w tej takiej swojej jaskini wewnętrznej pracowaliście nad manifestowaniu tej miłości swojego życia, tak? Czy jakieś wizualizacje robiliście, różnymi tam technikami sobie pracowaliście? Oczywiście mogło być jedno i drugie, bo no bo pewnie czemu nie, i to nawet wskazane, żeby robić jedno z drugim jednocześnie. Więc no, więc takie jakby efekty tej waszej pracy, waszego zaangażowania przyniosą spełnienie marzeń. Rycerz Buław, trójka monet i karta Sąd Ostateczny. Więc mocno też tutaj czuję, że to jest taką wskazówką, żeby nie powiedzieć warunkiem, żeby ta zmiana się pojawiła w waszym życiu. Tutaj jeszcze mamy kartę As Kielichów, to też dla mnie taka karta miłości. Żeby zamanifestować, wywołać może w tym swoim życiu, czy przyciągnąć może tą miłość, czy tą zmianę, czy może czegoś innego to dotyczy w waszym przypadku. Bo jakby tym warunkiem jest tutaj taka jakby dobra zabawa w kontekście, wiecie, nie takie bezmyślne podejście i wygłupianie się tam na każdym kroku, tylko takie nastawienie, że wiecie, nie szukanie, kiedy przyjdzie to, na co tak długo czekam, tylko po prostu takie bycie tu i teraz. I tak jak mówiłam, jak gdzieś idziecie, no to nie z takim nastawieniem, że ciągle gdzieś tam z tyłu głowy, że o, kiedy pojawią się te moje pieniądze, kiedy w końcu to do mnie przyjdzie, kiedy w końcu poznam miłość swojego życia, tylko bardziej takie, że wow, że jestem tutaj, żeby się dobrze bawić, dobrze się ze sobą czuję. Jak siedzę z koleżanką, to skupiam się na tym, żeby mieć fajną rozmowę, tak, jak gdzieś idę, nie wiem, na urodziny do kogoś, to też nie po to, żeby
się zastanawiać, czy zaraz przyjdzie tam jakiś znajomy znajomych i czy to będzie, wiecie, ta moja miłość mojego życia, tylko po prostu, żeby fajnie spędzić czas z ludźmi, bo to sprawi, że będziecie w takiej fajnej, pozytywnej energii, a to jest bardzo atrakcyjne i to jest właśnie to, co przyciąga, tak? Bo jak się skupiamy na tym, co jest na zewnątrz, kiedy w końcu ta miłość mojego życia się pojawi, no to my jesteśmy w braku, tak? Mam takie poczucie, że jeszcze tego nie mam, nie mam tego, co chcę i ciągle no to, co przyciągamy, my przyciągamy nie to, co chcemy, tylko to, jak się czujemy. Więc jak ja ciągle czuję, że gdzie on jest i czemu go jeszcze nie ma, no to jestem w tym braku, tak? I przyciągam to samo, czyli brak czy pieniędzy partnera, czy nie wiem, jakiejś fajnej pracy, czy cokolwiek. A jak jestem w takiej energii, że po prostu chcę się dobrze bawić, chcę miło spędzić czas, chcę mieć fajne rozmowy z osobami, chcę poznawać nowe, fajne osoby, po prostu jako ludzi, tak? No to jestem właśnie w fajnej, takiej atrakcyjnej energii, w pozytywnej energii, dobrze się ze sobą czuję i to moje skupienie jest takie, jakby ta moja energia, te moje odczucia są takie jakby pełne, tak? Że nie ma tego poczucia braku i niecierpliwości, tylko no, takie poczucie spełnienia, także wow, że jest fajnie, jest jak jest. I, no i właśnie to jest takie bardzo atrakcyjne też dla innych osób. No prawda, zobaczcie, jakby, albo na pewno mieliście takie sytuacje w życiu, gdzie świetnie poszliście gdzieś, mieliście, wiecie, wyrąbane i po prostu chcieliście się dobrze bawić, i od razu też inni zupełnie inaczej na was reagują, tak? Podchodzą, zagadują, też się dobrze bawią. No to czuć po prostu różnicę, tak? A co innego, jak idziemy, jacyś tacy przygnębieni, nie wiem, boimy się towarzystwa jakiegoś nowego, jacyś tacy onieśmieleni, zawstydzeni, czy nie wiem, cokolwiek innego, no to też jest jakoś tak, wiecie, dziwnie. Albo nas ludzie szerokim łukiem omijają, nie wiedzieć czemu, no, no właśnie temu, że oni czują też to, jak my się ze sobą czujemy. No jest różnica, no nie? Więc tutaj taka wskazówka, żeby skupić się po prostu na miłym spędzaniu czasu. No, ale i tak fajnie. Bardzo, bardzo, bardzo fajna energia. Naprawdę, aż się dla was cieszę tym, że tutaj wypracowaliście sobie rzeczywiście takie zmiany. I no, się będziecie cieszyć swoimi efektami. Super. Dobra, zobaczmy jeszcze z kart emocji. Karta duma. No właśnie, też takie skupienie się jakby na sobie, taka pewność siebie, takie, że wiecie, nie jak gdzieś idziecie, to nie, że o, nie wiem, czy mnie polubią ludzie, tylko ej, no jak mnie polubią, to mnie polubią, jak nie, to nie, trudno, ale ja po prostu będę sobą, tak? I czuję się dobrze w swojej skórze i pozwalam sobie na swoją autentyczność, na to, żeby być tym, kim jestem. Karta podziw, miłość, No, tutaj z tej karty podziw też czuję to, że właśnie ta pewność siebie wasza i właśnie nawet nie w takim kontekście, że o, taka duma jakaś nadmuchana, tylko taka autentyczna, tak, że ja się po prostu dobrze ze sobą czuję, tak? To nie musi być takie jakieś egoistyczne, wiecie, takie udawana, jakaś taka pewność siebie wyolbrzymiona, tylko jak ktoś jest autentyczny i dobrze się czuje sam ze sobą, to to jest odbierane jako pewność siebie. I to tutaj u was czuję. I to jest właśnie to, co będzie atrakcyjne dla waszego potencjalnego partnera albo partnerki. Karta pożądanie, więc i w ogóle atrakcyjne dla wszystkich osób w waszym otoczeniu. Karta rozczarowanie i karta wstręt. Okej. To trochę widzę jako właśnie taką obawę waszą, że co jeżeli będę sobą, a ktoś mnie nie polubi? Co jeżeli będę sobą, a ktoś, nie wiem, nie zrozumie mojego poczucia humoru? Co jeżeli nie wiem, co jeżeli będę tak skupiony czy skupiona na sobie, że przeoczę jakąś tam znajomość, no nie? Więc tak jakby tutaj jakieś takie obawy wasze wychodziły, jeszcze takie wątpliwości na temat siebie, samego siebie samej. I to zwłaszcza jeżeli to jest dla was nowa jakby płaszczyzna, jeżeli dopiero gdzieś zaczęliście pracować, niedawno zaczęliście pracowaliście nad tym, tą taką pewnością siebie, taką autentycznością,
To może być po prostu taka nowa energia, w której możecie się troszkę jeszcze tak nieswojo po prostu czuć. I, no i to jest normalne, no, zwłaszcza na początku, zwłaszcza jeżeli jest to nowe. I po prostu trzeba troszkę czasu, trochę czasu musi minąć. Parę sytuacji musicie wejść, w których zobaczycie, że to jest ok, tak? W których poczujecie po prostu na własnej skórze, że to jest ok. To, że ja jestem sobą, no to wcale nie wiąże się jakby z tym, że ktoś mnie odrzuca, wyklucza z towarzystwa i tak dalej. Ok, i weźmy jakąś kartę porady dla Was. Zabierz siebie na randkę. No właśnie, i zobaczcie, tutaj znowu jest takie skupienie, tak? Takie no na sobie, ale właśnie nawet nie takie egoistyczne, tylko bardziej w takim kontekście, że ja się po prostu dobrze ze sobą czuję. I tutaj jeszcze chciałam też z tą trójką monet, jak mi się skojarzyło, że warto też, żebyście może poszukali jakiegoś nowego miejsca, w które będziecie chodzić, jakiegoś nowego zainteresowania, jakiś kurs czegoś, na który będziecie chodzić. Gdzieś, gdzie będą ludzie, albo właśnie, no nie wiem, może właśnie na jakąś tam randkę ze sobą, coś tego typu rzeczy. Jakaś taka nowa rzecz, żeby wprowadzić jakąś taką nową, jakieś nowe miejsce, do którego chodzicie, jakąś nową, właśnie nowe zainteresowanie, nową formę spędzania swojego wolnego czasu. I tutaj mamy kartę. Przeczytam, jak jest podpisana, chociaż co innego tutaj z niej wyciągam. Podpisana jest kolce i później, dziwne w sumie, właśnie taka sprzeczna jest, że jest podpisana kolce, jakby od róży, tak, bo tutaj mamy dużo róż dookoła na tej karcie. A później jest napisane, upleccie razem koronę, której, na którą zasługujesz, czy na które zasługujecie, bo tutaj mamy trzy kobiety. Więc tak dziwnie, no tak jakby zasługujesz na koronę cierniową, strasznie nie pasuje mi ten opis do tej karty, ale to co fajnego tutaj widzę, to właśnie mamy trzy kobiety, które sobie jakieś tam wianki pletą, coś robią razem w takiej fajnej energii, mają jakby wspólne zainteresowanie, coś na czym się skupiają i jakby nadają na tych samych falach. Tak więc coś takiego tutaj widzę właśnie na tej trójce monet, też mamy te trzy osoby, które coś tutaj sobie plotą tą makramę czy coś takiego, czy jak to się tam nazywa i spędzają właśnie razem czas. Więc to taka podpowiedź właśnie, że może to jest czas na poszukanie jakiegoś miejsca, właśnie nowego zainteresowania, nowych osób, nowego otoczenia, tak, nowego miejsca, w które będziecie chodzić, gdzie będą nowe osoby, będziecie poznawać nowych ludzi. No, że dobrze Wam to zrobi w tym momencie Waszego życia. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała awenturyn i kartę oczyszczanie, albo innymi słowy uzdatnianie. Więc tutaj pierwsze, co mi się nasuwa, takie uzdatnianie waszych znajomości, relacji, które macie z różnymi ludźmi, w takim kontekście, że może rezygnacja właśnie z jakichś relacji, które wam nie służą, które są toksyczne, które jakoś się wyczerpały, wypaliły, gorzej się czujecie po spotkaniu z tą osobą, zamiast czuć się lepiej po spotkaniu z jakąś tam daną osobą. Ewentualnie też takie oczyszczanie swojego środowiska, wiecie, swojego domu, jakiejś tam przestrzeni, diety może, coś z takich rzeczy, tak, że może wyeliminujecie jakiś produkt, który Wam nie służy, nie wiem, cukier, gluten, nabiał, cokolwiek, czego tam nie lubicie, albo właśnie co Wam nie służy, albo, no albo z domu może właśnie jakieś tam stare, takie zasiedziałe rzeczy powyrzucacie, żeby trochę tą swoją przestrzeń odświeżyć. Okej, zobaczmy Waszą ogólną energię. Karta papież. Rydwan. Karta świat. I karta kochankowie. No właśnie. Tak a propos relacji.
Więc myślę, że głównie będziecie się tutaj te zmiany, tak, które do Was idą, się będą skupiać głównie na zmianach w obrębie Waszego towarzystwa, że będziecie się przyglądać teraz relacjom, które, albo może już się zaczęliście przyglądać, które macie, które budujecie i będziecie po prostu wybierać takie, które mają dla Was takie, wiecie, głębsze, większe znaczenie, po których właśnie spotkania, jakby po spotkaniach z którymi osobami czujecie się lepiej, na które wiecie, że możecie polegać, wiecie, że możecie im ufać, wiecie, że chcą dla Was dobrze, zamiast utrzymywać właśnie jakieś relacje, gdzie, no, gdzie są toksyczne, gdzie się czujecie źle, gdzie ktoś tam Was męczy ciągle, jakby przebywanie z daną osobą Was męczy i nic dobrego po prostu z tego nie wynika. Więc to trochę może być taki okres trochę takiej jakby izolacji, niekoniecznie jakby wiecie, nie na zasadzie, że odetniecie się od całego świata i wszystkiego, ale tak patrząc na tą kartę świat, zobaczcie, ona jest jakby w takiej ramce, no nie? Czyli w takim trochę swoim świecie, czyli bardziej tak jakby większe znaczenie miało dla Was Wasze wewnętrzne odczucia, to jak Wy się czujecie i to, żebyście czuli się właśnie dobrze, żebyście mieli taką swobodę, że spotykacie się z osobami, przy których możecie być sobą, przy których możecie pokazać to swoje prawdziwe ja, zamiast udawać kogoś, kim nie jesteście, tylko po to, żeby nie wiem, nie było jakiejś kłótni, nie było jakiejś krytyki, jakiegoś tam innego wydziwiania. Okej, zobaczmy, jakie zmiany do Was idą. Ósemka kielichów, dokładnie tak. Papież po raz drugi. Siódemka monet. Więc myślę, że to też jest jakby, wiecie, jeżeli mówimy o zmianach, to też nie jest tak, że jakieś tam zmiany, wiecie, z nieba spadają na nas, znikąd się biorą, tylko no one są efektem jakichś naszych działań, tak? Efektem mniej lub bardziej świadomym, ale efektem tego, co się w nas dzieje i nad czym się skupiamy. I w Waszym przypadku mam poczucie, że to, że robicie takie porządki w swoim życiu i głównie w relacjach, jest efektem tego, że Wy zaczęliście pracę nad sobą, że Wy zaczęliście się bardziej przyglądać sobie i właśnie dbać o to dobre swoje o swoje dobre samopoczucie. I tak jakbyście zaczęli doceniać, że wolicie mieć czegoś mniej, ale lepszej jakości, czy nawet właśnie w domu jakieś rzeczy, albo właśnie takich znajomości, kilka osób, czy nie wiem, jedną, dwie nawet, tak, ale takie, które naprawdę czujecie, że no, to są takie jakościowe relacje, niż mieć dużo znajomości, a takich, wiecie, powierzchownych. Dalej wieża. Piątka mieczy. Paś kielichów. Okej. Okay. To może taki mniej przyjemny efekt uboczny trochę, że możecie sobie zdać sprawę, jak zaczniecie się tak przyglądać wszystkim relacjom, to możecie sobie zdać sprawę, że jest gorzej niż myśleliście, że myśleliście, że z tych wszystkich znajomych, których macie, wybierzecie, wiecie, chociaż połowę. A może się okazać, że no nie, jest tylko jakaś jedna, może dwie osoby, może dla części z Was żadnej obecnie, przy których naprawdę dobrze się czujecie. I no może się przez jakiś czas jakby skończyć na tym, w sensie na chwilę, że głównie będziecie w swoim własnym towarzystwie, tylko jakby samotnie powiedzmy spędzać czas, bo tylko wtedy się będziecie dobrze czuli. Ale tu też no, pamiętajcie, że ludzi są miliardy na świecie i naprawdę nie potrzebujemy wielu znajomości, że nawet niech to będzie jakiś ułameczek procenta, to i tak jest dużo osób, które nadają na tych samych falach, jak co my, z którymi będziemy mieć wspólne tematy, jakieś wspólne zainteresowania i przy których będziemy czuli się dobrze i no rzeczywiście może się okazać, że
jakby nie tyle, że nie jest ich dużo, bo jestem pewna, że jest ich wystarczająco dużo, tylko czasem po prostu jeszcze tego nie widzimy. Czasem jeszcze nie jesteśmy, nie chodzimy w miejsca, w których są osoby, z którymi na tych samych falach nadajemy, tak? Nie, jakby jeszcze jakby jedną nogą jesteśmy w tym starym, a tam, gdzie są te nowe osoby, z którymi będziemy rezonować, z którymi będziemy się fajnie dogadywać, no są jakby całkiem w nowym miejscu, tak? Więc czasami jest tak, że jeszcze jakby 2-3 kroczki, no tak w przenośni oczywiście, w tym rozwoju swoim osobistym trzeba zrobić, żeby trochę więcej się jeszcze u nas zmieniło. Może, wiecie, zaraz przyjdzie jakaś zmiana pracy też u Was za, nie wiem, za parę miesięcy. Może przyjdzie jakaś zmiana miejsca zamieszkania. Może, no w różnych jakby sytuacjach, może jakiś znajomy z tych, których macie, też zacznie w międzyczasie swój rozwój i się odezwie do Was i wtedy jakaś starsza znajomość się na nowo odrodzi, już jakby na nowych zasadach, w nowej energii, więc różnie, różnie może być, więc się też nie przejmujcie tym, nie załamujcie, że zostaniecie sami, bo wszystkich znajomych podcinaliście. No trzeba zadbać też o to, żeby no, zbudować tą siatkę też nowych znajomych, tak? Albo trochę poszukać, tak troszkę bardziej aktywnie, no chodzić właśnie w miejsca, czy popracować nad tym, żeby mieć większą taką łatwość, lekkość w nawiązywaniu tych kontaktów i nowych znajomości, no bo wiadomo, że jak będziecie siedzieć sami w domu, no to no, ludzie nie będą walić drzwiami i oknami do Was, żeby się z Wami przyjaźnić, więc to też wymaga od nas trochę takiej proaktywności, ale to nie jest tak, że tych ludzi nie ma. Po prostu czasami w danym momencie jeszcze jakby ich nie widzimy, jeszcze nie ma ich w naszym otoczeniu, tak? A nie, że w ogóle na świecie. A swoją drogą też taki czas dla siebie też jest potrzebny w takim trochę inkubatorze, żeby tym bardziej siebie dobrze poznać, żeby jakieś nowe swoje zainteresowania odkryć, żeby mieć taką przestrzeń, żeby bardziej się wsłuchać w siebie, przemyśleć pewne rzeczy, tak, wiecie, odkryć takie, co jest tylko moje, bo jak jesteśmy w jakichś relacjach, przyjaźniach, no to zawsze ta druga osoba ma jakiś wpływ na nas, tak? Wszystkie osoby, z którymi się zadajemy, no jesteśmy jakby wypadkową tych znajomości, które mamy, no bo jesteśmy w tej samej energii, tak? I rozmawiamy o różnych rzeczach, bierzemy pod uwagę zdanie drugiej osoby w mniejszym lub większym stopniu, no ale zawsze to jakoś na nas wpływa. Więc taki inkubator w cudzysłowie, taki okres, gdzie będziecie mieli dużo więcej czasu sami ze sobą na to, żeby skupić się, wsłuchać się w swoje takie wewnętrzne przemyślenia, żeby określić swoje zdanie, swoje spojrzenie na świat, swoje jakieś poglądy, nie wiem, swoją postawę wobec życia, no to na pewno jakby pod tym kątem dobrze Wam zrobi. Tak? I wtedy też będzie łatwiej Wam określić, jakiego typu ludzi szukacie, chcecie mieć w swoim otoczeniu. Łatwiej Wam będzie też, jak kogoś nowego poznacie, tak? Łatwiej Wam będzie jakby zauważyć, określić, czy jest to ktoś, z kim się dobrze dogadacie, tak? Przy kim się dobrze czujecie, czy nie. Okej, zobaczmy dalej. Karta Sprawiedliwość, Król Kielichów i karta Umiarkowanie. No, więc to, co tutaj czuję właśnie odnośnie tych zmian, że rzeczywiście to takie oczyszczanie swojej przestrzeni, uzdatnianie swojej przestrzeni, ale też jednocześnie takie skupienie się na tym swoim wewnętrznym świecie, takie odszukanie siebie w sobie. Też na tej karcie mamy takie kwiatuszki ładne, więc no, ten czas też uważam, że jest potrzebny. Może nie każdemu potrzebny, ale na pewno przydatny, jeżeli pojawi się w Waszym życiu i będziecie mieli na to przestrzeń. Na pewno jest przydatny i taki korzystny, żeby odkryć też w sobie takie kwiatki, tak? Jakieś swoje cechy charakteru, jakieś rzeczy, które może niekoniecznie by wyszły wtedy, kiedy bylibyśmy cały czas jakby w większym towarzystwie, tak? Czy jakby pomiędzy wieloma różnymi osobami,
Dlatego, że tak jak mówię, no jesteśmy wypadkową różnych osób, tak? I czasami jakby wyczuwamy, że może ktoś czegoś nie lubi, i wtedy te cechy są w nas takie trochę przydymione, nawet jeżeli są i mamy ich świadomość, no to jakoś tak nie mają przestrzeni, żeby w nas wybrzmieć. Jak mamy dużo przestrzeni dla siebie, to łatwiej jest odkryć właśnie jakieś swoje talenty, wsłuchać się w siebie i no, po prostu mieć przestrzeń na siebie tak naprawdę. I no, ja uważam, że to jest bardzo, bardzo korzystne, bardzo fajne, bo możemy samych siebie poznać, tak? Bo nam się wydaje, że wiemy o sobie wszystko, no bo jak przecież całe życie za sobą jest na 24 na dobę. No a prawda jest taka, że nie, że często sami siebie nie znamy, bo cały czas patrzyliśmy na siebie poprzez pryzmat tego, co inni ludzie o nas mówią, albo próbowaliśmy się dostosowywać, tak, że o, wiem, że ta osoba nie lubi, nie wiem, takich poglądów na przykład politycznych, a no to ja też nie będę o tym mówić, tak, albo że ta osoba czegoś tam nie lubi, nie wiem, jakieś tam potrawy, to nie będziemy do takiej restauracji chodzić, mimo jakby nigdy na przykład nie poszliście do, nie wiem, na sushi niech będzie, bo wasz partner nigdy nie lubił, a wy nigdy nawet nie próbowaliście i wiecie, dopiero jak jesteście sami, to macie taką przestrzeń, żeby zobaczyć, ej, może ja lubię, tak? Więc spróbuję. Może ja lubię robić to, może ja lubię robić tamto. I dopiero wtedy tak naprawdę siebie odkrywamy, siebie poznajemy. Więc to wcale nie jest takie oczywiste, że jak jesteśmy sami ze sobą, to siebie znamy na wylot, no bo nie, no bo patrzymy na siebie po prostu przez pryzmat innych osób, przez to, czego inne osoby od nas oczekują. Albo co wydaje nam się, że oczekują, i gdzieś tam się zawsze dostosowujemy i próbujemy przypodobać w mniejszym lub większym stopniu. Więc tak, no dobra, zobaczmy z kart emocji, co tutaj jeszcze mamy. Karta skrucha, karta ból, obojętność, poczucie bliskości, rozkosz. I karta osamotnienie. No właśnie. No więc to może być taki transformujący okres dla Was. Taki słodko-gorzki. No bo to jest duża różnica, tak? Jak mieliśmy dookoła siebie dużo osób i w pewien sposób też definiowaliśmy siebie poprzez te osoby. Jakby czas w ciągu dnia, czy tam w ciągu tygodnia był zapchany towarzystwem, i nagle to gdzieś się zaczyna odsuwać na boki, albo my to zaczynamy odsuwać na boki, no to jest inne, tak? I może się pojawić właśnie trochę takie osamotnienie, mogą się pojawić jakieś wątpliwości, i też zaczynają nasze jakieś lęki, obawy wychodzić z nas. Zaczynamy sobie zdawać sprawę z wielu różnych rzeczy o sobie, których nie wiedzieliśmy wcześniej, więc to może być takie właśnie gorzkie z jednej strony, no ale słodkie. Dlatego, że jak przejdziecie przez to, to naprawdę będziecie bardziej sobą, bardziej taką autentyczną wersją siebie, bardziej taką, jakby właśnie odrzucicie też takie warstwy siebie, które nie były wami, które wierzyliście, że jest wami, ale to było po prostu tylko czyjeś zdanie na przykład o was, a wy byliście przekonani, że to jestem ja, tak, że to was definiuje w jakiś sposób, więc takie oczyszczanie waszej tożsamości, waszej przestrzeni, waszej energii. O, więc jakby no nie wiem, tak bym chciała podkreślić, że no może być trudno i może nie jakoś bardzo trudno, tak, ale no mogą być takie smutniejsze momenty, ale nie ma co się poddawać, bo to jest naprawdę tak jakbyście, nie wiem, wykopywali skrzynie ze złotem z podziemi, więc trzeba sobie te ręce obrudzić, nie? I to nie, i trzeba się trochę namęczyć, żeby się dokopać do tego. No ale jak już się dokopiecie, no to jest naprawdę skarb duży. I z wami, z waszą jakby tożsamością, z waszą autentycznością jest tak samo, że będzie taki proces, który będzie trochę mniej przyjemny, i może się wydawać taki, że a po co mi to było, że teraz siedzę sam czy sama, ale no zobaczycie, że skarby odkryjecie w tym.
To będzie taka nowa wersja was. I zobaczcie, z drugiej talii mi się tutaj karta wyskoczyła. I ona jest podpisana rąb drewno, ale na niej jest taka miotła i wiaderka z wodą. Więc to jest właśnie takie, no, posprzątanie, tak jakby no, jako kartę porady sięgnęłam po te karty. Więc taka porada, że właśnie nie bójcie się tego, nie wycofujcie się, idźcie za tym. Że zobaczycie, no jak mieszkanie się sprząta, no to też jest najpierw brudno, jak sprzątamy, to się musimy namęczyć. Czasami jeszcze wywalamy jakieś rzeczy i przez chwilę jest w ogóle jeszcze większy bałagan w domu niż było wcześniej, ale później jest pięknie, czysto, pachnąco, tak? Jest przyjemniej. Więc tak to czuję. Dobra, dalej mamy kartę koniczynka, uwolnij poczucie winy. Tutaj też mieliśmy kartę skrucha, więc może pojawić się u was takie poczucie winy, że wy jakieś znajomości kończycie, że odcinacie no właśnie jakieś tam osoby z waszego życia. No wiecie, coś za coś, no nie? Albo rezygnujecie z siebie i utrzymujecie znajomości, przy których czujecie się źle i które wpływają na was źle. No albo wybieracie siebie i budujecie relacje, które sprawiają, że czujecie się lepiej, które są dla was dobre, z osobami, które również dobrze się przy was czują. I mamy jeszcze kartę księżniczka, możesz być swoim własnym rycerzem, więc tutaj też czuję taką podpowiedź, motywację, że po prostu weź swoje życie w swoje ręce, zasługujesz na to, żeby móc być sobą, zasługujesz na to, żeby mieć fajne, bliskie, ciepłe relacje, wspierające znajomości, więc tak jak tutaj ona ten miecz już tutaj czyści, tak wy macie przed sobą ten okres właśnie, gdzie warto, żebyście wzięli ten miecz i stanęli do tego i odcinali wszystko to, co wam nie służy. Wszystko to, co jest dla was szkodliwe, bo mimo tego, że jest to pewien wysiłek, że jest jakaś taka dyscyplina od nas wymagana, wytrwałość, odwaga też, no to efekty są nie wiem, takie nie do opisania nawet, że to się później czasami aż w głowie nie mieści, że daliśmy radę coś takiego zrobić i że nasze życie może wyglądać tak fajnie, jak kiedyś nam się nawet nie śniło. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla was pomocne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Witam grupę numer 3, która wybrała różowy kwarc i kartę kontynuacja z jabłkiem. I trochę mam takie poczucie, nie wiem, dla części z was może dobry news, dla części nie, że jakichś większych zmian w najbliższym czasie nie będzie, że raczej właśnie kontynuacja tego, co robicie teraz, tak? Kontynuacja tego, na czym się skupiacie teraz. I tutaj to jabłka są jakby na takie kawałeczki pokrojone, tak? Czyli jest 3 jabłek, jedno jest pokrojone i są jeszcze 2 do zrobienia, nie? Do pokrojenia. Więc tak jakby coś jeszcze jest niedokończone, nad czym musicie popracować, tak? Nad czym jeszcze, jakby co jeszcze wymaga waszej pracy, waszej energii, waszego zaangażowania. Ok, więc zobaczmy, co tutaj mamy dalej w ogólnej energii, o co tutaj chodzi. Mamy kartę, głupiec, magik, karta pustelnik i karta wieża. Okej. Więc może tutaj chodzić, jakby to może być wynikiem, to, że jest coś jeszcze do zrobienia, może być wynikiem tego, że się bardzo opieraliście jakiejś sprawie, a jest to coś istotnego dla waszego, nie wiem, dla waszej karmy, dla waszego losu, dla waszego życia. Coś, co musicie zrealizować, jakiś plan, który musicie zrealizować i tak jakbyście właśnie mieli duży opór przed tym, ale to i tak jest do zrobienia. Więc trochę mi się to kojarzy, wiecie, jakby to było tak, że nie wiem, wasza ścieżka życiowa, wasz los, wasza karma wymaga od was, że macie się nauczyć, jakby w tym życiu macie się nauczyć wytrwałości. Na przykład, no jakiejś może innej cechy albo czegoś innego, ale powiedzmy, że wytrwałości, bo to mi się tutaj najbardziej nasuwa. A wy tego może nie lubicie, jakby na razie tego nie macie w sobie.
i jesteście tacy, wiecie, coś powiecie i nie zrobicie, nie dotrzymacie słowa, to na spontanie, to coś tam, jak będzie, tak będzie. A tak jakby tutaj karma mówi, los mówi, że nie, przyszłaś czy przyszedłeś na ten świat, w to życie, w to wcielenie, żeby nauczyć się tej cechy charakteru, tak, żeby to sobie wyrobić, żeby nauczyć się tej wytrwałości, takiej, takiej może odpowiedzialności też po części. No i to tak jakby to była taka przepychanka, że wy, że nie, 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 że ja nie chcę, a życie mówi, możesz nie chcieć, ale i tak musisz. I no właśnie, i takie mam poczucie, że jakaś sytuacja, czy właśnie coś, co wymaga od was tej cechy charakteru, która jest tutaj istotna, będzie wracało, dopóki jakby tego nie zaakceptujecie, dopóki sobie nie wyrobicie tego, dopóki nie stanie się to częścią was. No. Więc tak jak mówię, dla części z was może, część z was może mieć większy opór przed tym, część z was mniejszy. Pewnie zależy od waszego jakby charakteru i do waszego ogólnego nastawienia do życia. Tak, czy wychodzicie do życia na zasadzie jakby jak w takiej roli ofiary, że ojeju, czemu to wszystko się dzieje, czemu, dlaczego ja, czemu wszystko jest przeciwko mnie i czemu ja wiecznie muszę robić to i tamto. Czy, no to wtedy będzie trudniej oczywiście, czy podchodzicie do życia bardziej na zasadzie takiej misji, że kurczę, no dobra, trzeba to zrobić, no to zrobię, to jak mogę to zrobić, to co mogę zrobić, żeby lepiej mi to poszło, żeby szybciej się tego nauczyć. No tak bardziej zadaniowo, tak, że jestem tutaj po to, bo mam jakiś los, mam tutaj coś do zrobienia, mam jakąś życiową misję, może nie do końca wiem, o co chodzi, ale jest taka, wiecie, postawa bardziej proaktywna, że to, co mi los podsyła, no to czy chcę, czy nie chcę, to i tak to muszę zrobić, więc mogę sobie oszczędzić marudzenia. Więc to już zależy od was, jak przez to przejdziecie, czy będziecie się tutaj szarpać z tym życiem i przepychać i opierać, czy no po prostu staniecie na wysokości zadania i zrobicie, co trzeba zrobić. Okej, okay. Mamy dalej as buław, szóstka mieczy, ósemka buław. Więc tutaj mam takie poczucie, na tej szóstce była ta osoba właśnie tak wygląda, jakby ją za karę na tej łodzi gdzieś ciągnęli. Ale mamy as buław i ósemka buław, więc mam takie poczucie, taka podpowiedź, że spróbujcie znaleźć w tym jakąś pasję, spróbujcie, cokolwiek to jest, pewnie mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi w waszej sytuacji, że coś tutaj zarezonowało pod jakimś kątem, a jak nie, no to poszukajcie, jakby zastanówcie się, jak będzie się coś pojawiać, tak, i będziecie mieli takie poczucie, o Jezu, znowu to, no to się zastanówcie, czy to jest coś, co rzeczywiście wraca i czy, czego może chcieć ta sytuacja od was, czemu coś się może pojawiać, jakby czego powinniście się z tej sytuacji nauczyć. Czego, jakby jakiej takiej, nie wiem, jakiej cechy charakteru, tak? Czy jakiej umiejętności, czy jakiej postawy wymaga od was ta sytuacja. A to wtedy będziecie wiedzieli, w którym kierunku pójść. Ale tak czy inaczej, żebyście właśnie spróbowali jakąś pasję w tym odnaleźć, podeszli do tego jak do jakiegoś zadania bardziej, że no tak czy inaczej muszę to zrobić, więc równie dobrze mogę mieć z tego jakąś przyjemność, tak? Mogę się tym jakoś zainteresować bardziej i podejść do tego tak bardziej zadaniowo. Wyciągnąć coś dobrego z tego, czy no właśnie te buławy mi się tutaj z taką pasją kojarzą, z takim większym zainteresowaniem, z czymś, co że może możemy z tego jakąś ale zabawę zrobić. Tak w cudzysłowie, może tą zabawę, bo wiecie, może niekoniecznie z każdej sytuacji da się jakoś tam mega bawić, ale wiecie, o co chodzi. Takie podejście może trochę bardziej do życia jak do jakiejś gry, że są różne poziomy trudności, są różne wyzwania w różnych momentach, tak? Jedne krótsze, drugie dłuższe, więc bardziej na takiej zasadzie. Może no, nie zmieni to tego, co macie do zrobienia, no ale no czujecie różnicę, tak jak mówiłam o tym podejściu. Jak mamy takie nastawienie, że o Jezu, znowu muszę coś tam robić,
No to wiadomo, że to 10 razy trudniej jest, bo się sami ciągniemy w ogóle przez tą sytuację. A jak mamy takie podejście, że dobra, i tak muszę to zrobić, więc po prostu wstanę i zrobię, no to no dużo zależy od naszego podejścia. Czwórka monet, siódemka buław, królowa mieczy, paś kielichów, siódemka kielichów i ósemka kielichów. Ok, więc taki, no mówimy tutaj o tym, jaka zmiana do Was idzie. Ja to tak nagrywam z myślą, wiecie, gdzieś najbliższego, nie wiem, miesiąca, dwóch do trzech. Więc mam takie poczucie, że dla Was to będzie taki okres, w którym ta zmiana będzie w Was zachodzić. Zmiana Waszego nastawienia po prostu do życia. I będziecie się trochę targować ze sobą i będzie takie, że nie, 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 że ja nie chcę tego robić, że dlaczego ja? I będziecie trochę kombinować, że może da się to komuś oddelegować, że może da się zrobić to tak na pół gwizdka, że może uda się jakoś udać, że tego nie widzę i że wcale nie muszę. Ale myślę, że no, koniec końców i tak dojdziecie do takiego pogodzenia się z tym, że dobra, okej, widzę, że to i tak wraca ten temat. Wiem, jakby, że to, jakby widzę, że to już sobie nie pójdzie ode mnie i nie da się tego zrobić inaczej, a im bardziej kombinuję, tym gorzej wychodzi. Więc no, w końcu będziecie musieli po prostu do tego stanąć. Takie mam poczucie. No i ta zmiana, no właśnie, to jest tak, że jeżeli rzeczywiście taką misją dla Was jest zdobycie jakiejś umiejętności, załóżmy, że tej wytrwałości w jakimś tam działaniu, czy jakiegoś tam określonego poziomu odpowiedzialności, no to no nie da się od tego uciec. Jest to coś po prostu, co no jakby po to przyszliście na świat teraz w tym wcieleniu, no i po prostu to macie zrobić, no nie? I to jednocześnie jest coś, co stanie się jakby częścią Was, tak? No bo taka umiejętność, jakaś cecha, którą sobie wyćwiczymy, wypracujemy, no już staje się częścią nas. Więc samo to dochodzenie do tego, to też nawet nie do końca jest tak, że bo to po prostu jest proces. Wiecie, nie wiem, jak na siłownię się idzie i chce się mięśnie wyćwiczyć, no to też jest proces, tak? To nie jest tak, że pójdziesz raz, podniesiesz tam jakiś tam ciężarek i już masz super bicepsy i nie wiadomo co. Tylko to jest proces, do którego trzeba dojść, są gorsze, lepsze dni, jakiś nawyk, który trzeba sobie wyrobić, jakąś systematyczność, którą trzeba wyrobić, jakby dużo cech się z tym łączy, tak? Mamy jakiś jeden określony cel, coś, co chcemy zdobyć, ale tu dużo różnych elementów wchodzi i to jest też taka no, zmiana osobowości, tak jak mamy, nie wiem, kolesia, który siedzi, gra w gry, je chipsy i popija kolą, a później zapragnie być jakimś tam kulturystą, no to on jakby musi siebie zmienić. To nie jest tylko kwestia tego, że jakby, nie wiem, no samego wyrobienia sobie mięśni. To wymaga wytrzymałości, wytrwałości, systematyczności, tak? Pewnych wyrzeczeń, żeby stać się jakby zupełnie nową osobą, z inną osobowością, tak? Z innym, może charakter w pewnym stopniu zostaje ten sam, no ale jednak no, jest zupełnie inny styl życia. I tutaj w tym przypadku też widzę coś takiego. Więc może to być coś trudnego dla Was, coś, czego nie chcecie, może tak jakby chcecie efektów, większych pieniędzy, lepszej pracy, ładniejszej figury czy czegokolwiek. Ale niekoniecznie tak, jakbyście byli gotowi włożyć tą pracę, która jest tutaj wymagana. No i ten proces zmiany będzie dla Was taką trochę drogą krzyżową. Niestety, ale czuję, że jakby dojdziecie do tego, no i koniec końców te efekty swoje uzyskacie. Dobra, zobaczmy jeszcze z karty emocji, co nam się tutaj pokaże. Karta rozczarowanie. Przygnębienie, no właśnie, więc to jest takie, że
Może myśleliście, że wiecie, to jedno jabłko potniecie, a reszta się sama zrobi, no nie? Albo resztę ktoś zrobi za was. Że pójdziecie raz na siłownię i już będzie super, tam, czy nie wiem, przez tydzień sobie pochodzicie i że już będzie idealnie, a się okazuje, że nie, że to naprawdę trzeba robić systematycznie, wytrwale, trzeba z czegoś innego zrezygnować na koszt tego. Więc no właśnie, takie emocje się tutaj mogą pojawiać, jakieś rozczarowanie, przygnębienie trochę, niezadowolenie jak najbardziej. Pożądanie, no właśnie, bo tak czuję, że teraz jak zaczęłam czuć, że to do czego dążycie, to nawet nie koniecznie na takiej zasadzie, że jakby wszechświat was tam w coś wpycha i wy macie to zrobić, tylko no właśnie, jest coś, czego wy chcecie. Tylko właśnie nie chcecie tej drogi do tego. A no właśnie, a ta droga, jakby takie mam poczucie, jakby, że dla wszechświata ważna była ta droga do tego, bo to wam wyrobi jakąś umiejętność, która nie wiem, może kiedyś w przyszłości wam będzie potrzebna, albo w jakimś kolejnym, następnym wcieleniu, albo nie wiem, dusza potrzebuje z jakiegoś powodu, już na takich tych poziomach aż się nie znam, ale. Żeby to zrobić, no to może wam podsunęli jakiś tam inny pomysł, tak? Że dobra, ona będzie chciała mieć, wiecie, płaski brzuch i ładną sylwetkę, no to niech idzie za tym, a przy okazji wyrobi sobie to, co jest jakby duszy potrzebne. Trochę coś takiego tutaj widzę, więc no, jakąś tam marcheweczkę na kilku będziecie mieli, jakąś motywację, karta zażenowanie i karta nienawiść. To czuję jako takie, no właśnie, taka nienawiść, no ale dobra, już chce mi się tego soku z pomidorów, to wezmę go, wycisnę, nie? No, już chcę tego, na czym mi tutaj zależy, tych pieniędzy, bo potrzebuję do czegoś tam jeszcze innego, no to wezmę i będę robić te nadgodziny, albo jeszcze coś tam wypracuję, nauczę się jeszcze jakiejś tam nowej umiejętności, która pomoże mi te pieniądze zarobić, tak? Czy chcę tej ładnej, zgrabnej sylwetki, no to już dobra, będę tą dietę trzymać i na tą siłownię chodzić. Niech już będzie, jak już się nie da inaczej, no to niech będzie, nie? Więc trochę tak pod górkę, z górki pod górkę, trochę no właśnie, tak jak mówiłam, taka droga krzyżowa, ale dojdziecie do celu. I myślę, że właśnie najtrudniejsze jest to, że właśnie ta cecha charakteru, której wy nie macie, jest tutaj potrzebna. Tak, bo jakby był ktoś, kto po prostu jest taki wytrwały i że jak sobie coś ustali, tak robi, no to wiadomo, że takiej osobie byłoby jakby łatwiej. A u was to może właśnie brakuje tej cechy charakteru, która jest potrzebna, żeby tej wytrwałości czy czegoś innego, żeby cierpliwości może, żeby ten cel osiągnąć. I myślę, że o tą cechę charakteru się tutaj rozchodzi najbardziej. Tak? Że to jest coś, czego wasza dusza potrzebuje, coś, co jest z jakiegoś powodu ważne, istotne, żebyście sobie to wyrobili. I stąd też właśnie no, jest to takie trudne, tak? No bo jakąś nową umiejętność musicie sobie w sobie sorki, wyrobić. Dobra, zobaczmy kartę porady jeszcze dla was. Uciekinier, tak bym, czy ucieczka może, bym przetłumaczyła tą kartę, podpisana wróć do siebie, wróć do swojego wewnętrznego domu. Karta krople deszczu, podpisana daj im szansę. I karta szarość, zakończenia są nieuniknione i tutaj nam co jeszcze wypadło, kwiaty bądź szczery, szczera ze sobą. Okej, więc mam takie poczucie z tą pierwszą kartą, raczej jakby właśnie, jakbyście mieli tendencję do tego, żeby uciekać w te stare schematy, uciekać w taką postawę, że dlaczego ja, żeby uciekać w jakieś swoje stare nawyki, bo w tą strefę komfortu, tak, ale tutaj z tą kartą bądź ze sobą szczera czy szczery, no to jest właśnie takie, że no bądź szczera, czego chcesz i no nie udawaj, jakby nie próbuj iść na skróty, jeżeli chcesz coś dobrego dla siebie osiągnąć,
tak? Nie oszukuj sama siebie. I owszem, będzie trzeba z czegoś się zrezygnować, ale daj sobie szansę na osiągnięcie tego sukcesu. Jak naprawdę ci zależy na zdrowym ciele i chcesz na jakąś sobie dietę wprowadzić, czy jakieś ćwiczenia i wierzysz, że to jest ta droga i że to jest ten sposób, no to nie oszukuj sama siebie jakimś tam podjadaniem czy opuszczaniem dni treningowych. No bo koniec końców robisz to dla siebie i sobie odbierasz szansę. I to, że będzie trzeba z czegoś zrezygnować, no to jest nieuniknione. Bo nie można mieć, wiecie, zdrowej diety i niezdrowej jednocześnie. Tak? Albo cokolwiek, nie wiem, oszczędzać pieniędzy i wydawać jednocześnie. No, czy uczyć się jakiegoś nowego języka i opuszczać wszystkie lekcje po kolei, tak? I nie przykładać się do tego. Więc pamiętajcie, że koniec końców robicie to dla siebie. Jakikolwiek jest powód, cokolwiek to jest, koniec końców sami przed sobą odpowiadacie. I to wy będziecie jakby nieść skutki, tak? Czy konsekwencje tego, co z tym zrobicie, tak? Czy wytrwacie, wytrzymacie i jakby utrzymacie się w tym swoim wyzwaniu, czy nie, czy będziecie ciągle wracać do tego, co było i ciągle się poddawać i zaczynać od nowa i nie będzie jakby przez to żadnych efektów, z których bylibyście zadowoleni. Więc koniec końców jakby nikogo nie oszukujesz, tylko siebie. No dobrze. W takim razie to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne, że jakieś wskazówki chociaż Wam dałam, które mogą Wam się w tej drodze przydać. Wszystkiego dobrego, trzymam za Was kciuki i do usłyszenia niedługo.